Aleksiej Nawalny, wybitna postać rosyjskiej opozycji, zakończył życie w kolonii karnej, jak donosi rosyjski Departament Więziennictwa. Oficjalne stanowisko Kremla utrzymuje, że brak jest danych odnośnie przyczyn jego śmierci. Z kolei adwokat Nawalnego, działając zgodnie z życzeniem rodziny zmarłego, powstrzymuje się od jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Aleksiej Nawalny, lider opozycji rosyjskiej, zmarł w zakładzie karnym numer 3, położonym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Administracyjnym. Według komunikatu wydanego przez władze kolonii, Nawalny nagle poczuł się źle po powrocie ze spaceru, tracąc niemal natychmiast przytomność. Pomimo szybkiej interwencji personelu medycznego i przybycia zespołu pogotowia ratunkowego, które podjęło próby reanimacji trwające ponad 30 minut, Nawalny niestety zmarł. Niezależne źródła, w tym kanał Baza, podały, że do zasłabnięcia doszło w południe, a mimo intensywnych starań ratowników, życia Nawalnego nie udało się uratować. W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia dotyczące Aleksieja Nawalnego pojawiają się rozbieżne informacje. Rosyjski kanał RT sugeruje, że przyczyną śmierci mogło być powstanie zakrzepu krwi. Prezydent Władimir Putin został poinformowany o zgonie Nawalnego. W odpowiedzi Komitet Śledczy rozpoczął dochodzenie w tej sprawie. Dodatkowo w mediach społecznościowych zaczęło krążyć to, co miało być ostatnim nagraniem Nawalnego przed jego śmiercią, przyciągając uwagę opinii publicznej i podsycając dalsze dyskusje. Kreml zareagował na śmierć Nawalnego, zapowiadając, że Rosyjska Federalna Służba Więzienna przeprowadzi kontrolę bez potrzeby specjalnych instrukcji, według rzecznika Dmitrija Pieskowa. Rosyjskie MSZ odpowiedziało na krytykę ze strony liderów zachodnich, twierdząc, że ich szybka reakcja i oskarżenia wobec Rosji są przewidywalne. Rzecznik MSZ, Maria Zacharowa, podkreśliła, że wnioski zostały wyciągnięte przed uzyskaniem wyników badań. Po śmierci Aleksieja Nawalnego, jego żona Julia Nawalna wystąpiła z emocjonalnym apelem podczas konferencji w Monachium. Wezwała międzynarodową społeczność do jedności przeciwko straszliwemu reżimowi panującemu w Rosji, podkreślając potrzebę wspólnego zwycięstwa nad złem. Jej przemowa, która spotkała się z entuzjastyczną reakcją uczestników, zawierała również wezwanie o osobistą odpowiedzialność Władimira Putina za krzywdy wyrządzone Rosji i jej obywatelom w ostatnich latach. Aleksiej Nawalny, znacząca postać rosyjskiej opozycji, był znany z organizowania masowych protestów przeciwko władzy. Po powrocie z Niemiec, gdzie poddawał się leczeniu po zatruciu, został aresztowany w styczniu 2021 roku. Rosyjskie sądy skazały go na ponad 30 lat więzienia w różnych sprawach, w tym za oskarżenia o defraudację finansową i zniesławienie. Nawalny, wytrwały krytyk Władimira Putina, walczył z korupcją i prowadził antyrządowe demonstracje, co spotkało się z surowymi represjami sądowymi. Wkrótce po swoich poprzednich problemach prawnych, Aleksiej Nawalny został oskarżony o założenie organizacji ekstremistycznej. Później, w październiku, zarzuty rozszerzono o promowanie terroryzmu oraz rehabilitację nazizmu. Nawalny konsekwentnie odrzucał te oskarżenia, twierdząc, że mają one podłoże polityczne. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej głębokiej analizie historii Aleksieja Nawalnego, postaci, która niezaprzeczalnie odcisnęła piętno na współczesnej polityce rosyjskiej. Jego walka i tragiczny koniec rodzą wiele pytań o przyszłość rosyjskiej opozycji i wolności słowa. Ciekawi jesteśmy waszych przemyśleń na ten temat. Jakie są wasze opinie o skutkach tej sprawy dla rosyjskiej polityki i społeczeństwa? Czy wierzycie w to, że rosyjskie służby nie przyczyniły się do śmierci Nawalnego? Zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej.